misją, tworząc Oscary Ratownictwa, projektując tą statuetkę, było zwrócenie uwagi na problem, który ja zauważam od kilku lat. Ja nie jestem ratownikiem, ja nie jestem ratowniczką, ale widzę, że ci piękni ludzie są niedocenieni. Im nikt nigdy głośno nie mówi dziękuję, a oni tego też potrzebują. Ratownictwo Polskiego WOPR-u są w gotowości przez całą dobę, cały rok. Oczywiście w sezonie letnim, czerwiec, lipiec, sierpień jest więcej, ale mamy zdarzenia, mamy akcje, do której wychodzimy w styczniu, w lutym, zarówno w dzień, jak i w nocy, więc my jesteśmy w gotowości przez całą dobę. To jest dla mnie ten symbol ratowania życia, czyli jesteśmy tutaj aniołem, dajemy szansę, wyciągamy człowieka z wody. Ten splot dłoni ma ogromne dla mnie znaczenie, bo to jest taki symbol wyciągnięcia, powiedzenia: hej, człowieku, to jest twoje nowe życie, daję ci, podaruję, teraz zrób z nim coś większego. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, inaczej Służba SAR, ma dwa główne zadania, które są określone w ustawie o bezpieczeństwie morskim. Pierwsze to jest poszukiwanie i ratowanie każdej osoby, która znajdzie się w niebezpieczeństwie, której życie jest zagrożone na wodach morskich, a drugie to jest likwidacja rozlewów ropopochodnych, jakie mogą wystąpić na Bałtyku w naszej strefie odpowiedzialności. Po wielu latach ratownicy morscy, czy też ratownicy wodni, zostali w jakiś sposób publicznie docenieni za ten wkład i ciężką pracę, którą wykonują. Co prawda my jako państwowa jednostka budżetowa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pełnimy dyżury nad polskim Bałtykiem. Z podmiotami uprawnionymi do ratownictwa wodnego bywa różnie, aczkolwiek cel jest ten sam: uratowanie maksymalnej liczby ludzkich żyć. Wszystkich akcji łącznie jako służba SAR w zeszłym roku, był to też dla nas rekordowy rok 23, mieliśmy aż 444. Nigdy w historii polskiej służby SAR nie było tak, że w ciągu jednego kalendarzowego roku mieliśmy ponad 400 zdarzeń. Zostałem doceniony jako ratownik w Polsce, który robi ratownictwo, który nie boi się tego, że jest potrzebny, i tak naprawdę bez względu na logo, z tego względu, że od 25 lat jestem strażakiem ochotnikiem, od 15 lat jestem ratownikiem wodnym i od 4 lat jestem ratownikiem SAR-u, i mogę śmiało powiedzieć, że bez względu, tak jak jest napisane w podziękowaniu, bez względu na logo robię ratownictwo, więc cieszę się, że zostało to docenione tak naprawdę w strefie i sferze ogólnopolskiej.